Witam, z tej strony Łukasz Krawczuk. Cześć, tu Rafał Melko, zapraszam na przerwę na żądanie ekstra. Doskonale wiem, że obaj panowie zapowiadali już kiedyś nasz podcast, ale jeżeli ktoś bije rekord świata, no to możemy zrobić pewien wyjątek i przeżyć to jeszcze raz. Tym bardziej, że przecież chodzi o sztafetę 4x400 metrów, czyli konkurencję skrojoną pod nasz program, bo nas też jest czterech i od tego, jak skutecznie podajemy sobie pałeczkę, zależy wasza satysfakcja. A dziś na pałeczce przede wszystkim napis debiutanci, bo to im poświęcimy najwięcej czasu. Jest sobota, czas na przerwę na żądanie ekstra. Cześć, dzień dobry, przed mikrofonem Bartosz Tomczak. No a razem ze mną są tutaj Przemek Kujawiński. Cześć Przemku. Cześć. Twój ulubiony koszykarz z Oskarem. Ty jesteś w tej grupie gratulujących, czy tych, którzy mówią, że dostał tylko dlatego, że się nazywa tak, jak się nazywa? Dostał tylko dlatego, że się nazywa, że... Wiesz co, nie wiem, dlaczego dostał, nie oglądałem tego filmu, więc... Nie widziałeś tego Może filmu? Był dobry. Nie widziałem tego filmu. Kurczę, wydawało mi się, że absolutnie wszyscy widzieli, kiedy kończył karierę. Michał Górny? Widział? Widział, że się dostało nagrodę, ale nie widział tego filmu z premedytacją. Czyli tylko ja z tego podcastu widziałem ten film. W takim razie Michał już podobno nie MVP magazyn, tak? No tak mówią, ale może jeszcze będzie. Ale ciągle podcast specjalny, Maciek Kwiatkowski, tu się nic oczywiście nie zmienia, szóstygracz.pl. Cześć Maćku. Cześć, nic się nie zmienia, kompletnie nic. Tak, jak upej hip-hop, nie ma dzisiaj z nami Sebastiana Hetmana, no bo zaraz to prawda rozpocznie się March Madness, ale NCAA nas łapie troszeczkę tak na wykroku, bo to Selection Sunday jest jutro, turniej zaczyna się w przyszłym tygodniu, a nas w przyszłym tygodniu nie będzie, więc raczej tego tutaj nie opędzimy, natomiast Maciek, ty jesteś na łączach z Sebastianem. Nie opędzimy? No nie opędzimy. Sobota, nie opędzimy. Dobrze? Tak. Tak. Jak będzie, i to nie jest podcast o polskiej kadrze koszykarzy, jak będą wyglądały pikle do kawówki w takim razie, bo ty będziesz miał kontakt ten największy tutaj z Sebastianem. Co tydzień jak będzie turniej, czy co dwa, czy jak? Opowiadam. Obecnie nagrywamy pikle do kawówki co dwa tygodnie, w ten tydzień były, w czwartek były, ale już są takie wstępne założenia, żebyśmy w ten czwartek nagrali zapowiedź turnieju NCAA. I myślę, że teraz jak wywołałeś to przed 60 milionami słuchaczy, czujesz się zmotywowany do tego, żeby na pewno zrobić w czwartek pikle do kawówki z Sebastianem. No to bardzo się cieszę, że się zmotywowałem w ten sobotni poranek, tym bardziej, że forma, tak wam powiem, zakulisowo jest raczej taka, że chłopcy chcieliby już stąd iść, mimo że dopiero trwamy od dwóch minut. A propos tego, co było w mijającym tygodniu, to tak jeszcze zanim koszykówka, a może od razu przejście do koszykówki, był Dzień Kobiet. Czy kiedyś była jakaś koszykarka, którą się jaraliście, i daję wam tutaj dwie rzeczy do wyboru, albo wizualnie Przemku, albo pod względem skillsów, że sobie pomyślałeś, o, ta dziewczyna super gra w kosza, poradziłaby sobie nawet z facetami. Nie wiem, wiesz co, nie oglądałem nigdy więcej niż 10 minut żeńskiej koszykówki. Wiem, że brzmi to strasznie. Jednak koszykarka, którą się jarałem, była Małgorzata Dydek na Telegazecie, bo sprawdzało się, ile tam było bloków i tak dalej, więc... Sio. Michał? Ciężkie to jest pytanie, natomiast odpowiem, że na żywo z tych, które widziałem, nie wiem, czy dalej gra w Siedlcach, ale Katarzyna Trzeciak. Chyba może grać nawet. To jest chyba była bądź obecna kadrowiczka Polski. Poza tym, Bartek, to jest seksistowskie pytanie. Zapytaj nas, a czy kiedyś podobał wam się wizualnie jakiś koszykarz? Tak, już skoro mówiłeś już o pałeczce... Przemku, to po prostu skroiłem pod ciebie, bo tak myślałem, że nie oglądałeś kobiecego basketu. Nie. Pomyślałem, że będziesz się lepiej czuł w tej drugiej kategorii, która koszykarka jest ładna na przykład. No. Wszystko jest dla ciebie robione tutaj o poranku. Maciek, z twojej strony? Z mojej strony podobała mi się Candace Parker, zanim jeszcze przyszła do ale wizualnie czy koszykarsko? WNBA, tak, wizualnie. Miała kilka takich zdjęć przed lustrem, zanim jeszcze ludzie wpadli na to, że można sobie robić selfie w ten sposób. To ona robiła to 10 lat temu z hakiem, ale lubiłem bardzo oglądać drużynę z Gdyni, która pod koniec lat 90. grała w europejskich pucharach z Małgorzatą Dydek, z Olgą Pantelejewą, która była cudowną, rzucającą obrończyni, rozgrywającą. I miałem satysfakcję z oglądania koszykówki kobiecej tylko wtedy, tylko raz w życiu, gdy oglądałem Małgorzatę Dydek absolutnie dominującą grę. To był poziom dominacji, tak jak Michael, jak Shaq, to robiła Małgorzata Dydek w niektórych meczach. Więc pani Małgorzata Dydek nie rzucała step backa z jednej nogi, bo nie musiała.
To ja powiem ze swojej strony, że tak wizualnie to żadna koszykarka mi się nigdy nie podobała, natomiast... Ten uśmiech Agaty siedzącej naprzeciwko mnie był dość znaczący w tym momencie, ale powiem wam, że jak są te najlepsze mecze koszykarskie, na przykład w kraju, bo tak się składa, że od dwóch sezonów jakoś to muszę bardziej śledzić, to tam czasami jest kawałek dobrej koszykówki. Jakbym miał wybrać jedną taką zawodniczkę aktualnie na polskich parkietach, to wybrałbym chyba Marisę Kastanek ze Śląska Wrocław. Jak ona wchodzi ogólnie, w swój rytm, to daje radę. Kącik fiuta bym chyba zrobił przerwie na żądanie. Nie powiedzieć kutasinę, jeśli się nie obrazisz, ponieważ powiedziałeś Agata, ale nie mówisz o Agacie, że została dziennikarzem sportowym. No bo Agata kobieta, nie tyle została dziennikarzem sportowym, co wróciła do swojej sportowej gry, bo już kiedyś była przez wiele lat dziennikarzem sportowym Radia Luz, a teraz pisze słowem sportowym. Kącik fiuciny, że nie powiedziałeś o swojej dziewczynie. No. Ale ty wywołałeś temat, to twoja przyjaciółka, z tego co wiem, więc... Czyli już nie twoja? Wszystko się zgadza. Moja to dziewczyna cały czas, przyjaciółka również od serca. Uśmiech na jej twarzy. Oj, Bartek. Sprawia, że to być może jest dla niektórych udany początek. Dobra, to wychodzimy już z tych kobiet, przechodzimy do panów. Chwilę jeszcze... Wychodzimy z kobiet, wchodzimy w panów? Wiedziałem, i ta pałeczka na początku. Że złapiecie, tak. Ja uwielbiam. O opędzaniu byliśmy już też. Uwielbiam wszystkie te przejścia. Zdecydowanie, ale mam nadzieję, że żadnych seksistowskich już tutaj komentarzy nie będzie do końca dzisiejszego podcastu, choć różnie może być. Toronto Raptors minionej nocy zakończyli serię 17 zwycięstw Houston Rockets, wygrywając u siebie 108-105. Nie chcę was pytać o to spotkanie, bo wiem, że nie wszyscy widzieli, natomiast taka kwestia, czy po tym, co ostatnio prezentuje Houston, to Houston jest dla was na ten moment faworytem numer 1 do mistrzostwa NBA, czy cały czas zespołem numer 2 Przemku za Golden State Warriors? No nie, no chyba sobie żartujemy. W sensie, no wiadomo, że Golden State jest dalej faworytem. Myślę, że to jest trochę złotogubców takie zakładanie, że Houston nagle wyprzedziło Golden State i mamy ekscytujący sezon. Myślę, że w sensie, dopóki nie zobaczy tego w playoffach, że Golden State gdzieś się męczą i tak dalej, to nie uwierzę w to. Myślę, że to dla Golden State sezon regularnie to już jest taki jest. Byle byli zdrowi, no. Też, no, chyba, że się okaże nagle, że Stephen Curry nie może grać w playoffach. Ja zakładam, że wszyscy będą, bardziej z takiej perspektywy. Michał Maciek, coś się zmieniło, czy dalej Golden State jest to numerem jeden? Ja nie opieram się na bilansie Houston Rockets i nie składam w drugą stronę bilansu Golden State Warriors, bo jak Przemek powiedziałeś, faktycznie mają mecze, gdzie oszczędzają się, oszczędzają graczy. Teraz mniej tych meczów ostatnio, ale mieli w grudniu, w styczniu etap, gdzie sadzali zawodników. I więc na bilans nie patrzę, ale patrzę na te bezpośrednie pojedynki, które grali między sobą i to, jak Houston się matchupuje z Golden State Warriors. Houston wygrało dwa z tych meczów. Wygrało ten pierwszy na początku sezonu. Pamiętacie, jak Kevin Durant za późno oddał rzut? To więc różnica jest niewielka. Jeśli Houston miałoby przewagę parkietu, ja myślę, że Houston spokojnie może grać z Warriors 7 meczów. Nie nazwałbym ich jeszcze teraz faworytem, bo wiem, że Warriors mają taki switch defensywny. Nie wiem, jaki switch mają Houston, patrząc na karierę Mike'a D'Antoniego jako trenera, więc daje Warriors cały czas przewagę, natomiast wczoraj jeszcze typowałem Houston. I Michał? A dziś Warriors, więc jesteśmy tu, przynajmniej u mnie. Oczywiście, nie, Golden State został zdeklasowany, już w zasadzie nie ma szans na playoffy, na mistrzostwo, na nic. Nie wierzę w to trochę dalej z tym Houston, że oni będą tacy all and mighty tym wszystkim i nie chciałbym, żeby na koniec dnia się okazało, że James Harden jest tylko w swojej takiej własnej strefie, żeby pobić się o MVP sezonu zasadniczego, a potem w playoffach życie go zrewiduje, bo coś tam. Bo Chris Paul umrze, bo staną się inne rzeczy. Ja chcę, żeby Chris Paul wygrał mistrzostwo w tym sezonie. Chcę, żeby Chris Paul poprowadził wspólnie z Jamesem Hardenem Houston do tytułu. Ponieważ Chris Paul powinien zdobyć mistrzostwo NBA, brakuje mu tego bardziej niż Dirkowi Nowickiemu brakowało, bo Paul jest lepszym graczem niż Dirk był przed zdobyciem tytułu. I widać to, jak Chris Paul jest niedoceniany w trakcie tego sezonu, gdy ludzie na lewo i prawo mówią o tym, że James Harden jest MVP. Widać to, jak to jest kompletnie niedoceniane to, że Houston gra lepiej na parkiecie, gdy Paul na nim jest, a Harden siedzi, niż odwrotnie. Nikt o tym nie chce mówić. Nikt nie chce traktować Chrisa Paula poważnie teraz i od razu daje Jamesowi Hardenowi MVP. To jest bullshit moim zdaniem, to co się dzieje teraz wokół. To jest niedocenianie Chrisa Paula, ale rozumiem to. Chris Paul dał powody, żeby nie być docenianym.
I liczę na to, że to jest ten sezon, że to wszystko, to, że nawet to go motywuje i będzie zdrowy. Mam nadzieję, że będzie zdrowy w maju w CP3. No to jest... Sam fakt, że znaleźliśmy, znaczy sam fakt, że w ogóle chyba się znaleźliśmy w tym punkcie, że może Bartek zadać to pytanie, to i tak jest zajebiście dużo. Tak, to, no, myślę, to jest, że jest jedna z najlepszych rzeczy, no, w tym sezonie. Warrior, Houston, widzicie, już sam chcę powiedzieć, że Warriors jednak są tym numerem jeden. Rockets prowadzą na zachodzie NBA, na wschodzie numerem jeden są Toronto Raptors. Mamy jedno z kilku pytań słuchaczy, jakie dzisiaj padną. Mariusz Babral pyta, czy, no, pewnie w oparciu o tę listę króla, która gdzieś tam powstała, czy w takiej alternatywnej rzeczywistości LeBron James w Toronto Raptors w przyszłym sezonie miałby jakikolwiek sens? To w końcu ktoś pomyślał o tym, że LeBron może trafić do Toronto. To jest, patrzę tylko pod kątem koszykarskim, nie żebyście się tu rozwodzili, czy Toronto to jest dobre miejsce dla gwiazd NBA. To, do której drużyny nie pasuje LeBron? To jest... No, dokładnie, gdzie miałby nie pasować LeBron James? Ale to bardziej może w sensie, czy to byłby taki dobry wybór dodany Toronto do tej krótkiej listy, czy niekoniecznie. Krótkiej listy? To w tym momencie, jak dopisaliśmy Toronto, to już mamy z 25 zespołów. Mamy 5 na tej liście. Oj, tam przesadzasz. W tym samym kontekście możemy mówić, że pójdzie do Oklahomy, bo lubi Melo, albo pójdzie do Chicago, bo lubi czerwony kolor. Im bliżej wakacji, tym bliżej będzie takich kierunków. Kompletnie tego trochę już zaczynam nie rozumieć. Mariusz, próbowałem w każdym razie. Jest kłopot, żeby przez to przejść, bo o ile jeszcze Houston jest w stanie zrobić miejsce w salary cap, tak Toronto ma na capie 60 milionów dolarów dla Ibaki i Kyla Lowry'ego w przyszłym sezonie. Są tylko dwa kontrakty, a jest jeszcze kilka innych, więc to Toronto jest zakapowane i nie zejdzie z tych umów, żeby zrobić miejsce dla LeBrona. No to już by musiałby chyba kolaborować Daryl Morey z samym takie Preston. Takie transfer, tak. Typu Chris Paul pewnie, pooddawać trochę zawodników, żeby to wyglądało. Jeszcze jedna rzecz z bieżącej NBA. Portland Trail Blazers ostatnio grają swoją najlepszą koszykówkę w tym sezonie. 9 zwycięzców z rzędu. Czy wy potraficie sobie wyobrazić jakiś scenariusz, ale w którym nie ma absolutnie kontuzji? Houston i Golden State, że Portland zostaną czarnym koniem i awansują do finału konferencji, czy gonimy ich do zagrody na półfinale? Nie, ja kompletnie. No chyba nie. Michał, zdanie odmienne, czy to samo? No, co tu można innego powiedzieć, szczerze mówiąc? Nie wiem. Można powiedzieć. Wiesz, pogląd na zespołem na dwa zwycięstwa w takiej serii. Wiesz, jeden wystrzał Damiana Lillarda, jeden wystrzał McColluma. I to wszystko, ale jeśli grasz z kimś, wiesz, mecze, jeden mecz po drugim co trzy dni i masz przed sobą dwóch małych gardów i... każdy myślę, że Houston i Warriors są w stanie rozwiązać cokolwiek tak. O Boże, co tam się dzieje? Ja przepraszam, już. Pamiętaj, Maciek, do szklanki woda. To jest najlepsze przed podcastem. Nie z butelki. Myślę, że cokolwiek te istoty w stanie wymyślić, to Houston i Golden State mogą to rozwiązać w trakcie serii, więc to więcej niż dwóch zwycięstw Portland nie wygra. Nie weźmie z tymi zespołami. No to tak wyglądała rozbiegówka tych najgorętszych zespołów w NBA aktualnie, a teraz przechodzimy do tego głównego tematu, czyli do debiutantów tegorocznych. Paweł Marczak od razu pyta, jak oceniacie z tego, co na razie widzieliśmy, siłę tego draftu tak na przestrzeni ostatnich 5-10 lat? Jeszcze zastanawiam się ostatnio, kiedy mieliśmy ciekawszy wyścig o Rookie of the Year niż to, co jest teraz. I dalej w tej kategorii, kiedy mieliśmy tak dobrych debiutantów dwóch ostatni raz, bo przypomniałem, sprawdzałem wyniki głosowania i najmniejsza różnica w ostatnich latach była, nie patrzyłem w zeszłym sezonie, bo to był Saric, Brogdon, to było umówmy się, to jest, ale w 2009 pamiętacie kampanię Sacramento Kings, żeby Tyreek Evans został Rookie of the Year, bo Stephen Curry w drugiej części sezonu grał, już miał wtedy mecze na 40-35 punktów. Przeczytam, ale chyba taki równiejszy sezon miał Tyreek wtedy, był chyba takim zdecydowanym faworytem, coś mi się kojarzy. Chyba nie był zdecydowanym faworytem na końcu. Był faworytem przez to, że Kings pompowali to i to 25-5 podczas Oscara Robertsona. To jest to, co pamiętam. I ludzie nie patrzyli wtedy chyba na Warriors, nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale nawet jak o tych graczach pomyślałem o Tyreeku, o Stephenie Curry, to stwierdziłem sobie trochę za mało i cofnąłem się dalej i doszedłem do 2004 rok, LeBron i Carmelo. I tam był Derrick Rose, O.J. Mayo? Tam nie było wyścigu?
No właśnie, tam chyba nic takiego nie było. Mogę jeszcze sprawdzić. Michał, ty sobie przypomnij, jako kibic z Chicago, to powinieneś wiedzieć, czy się obawiałeś. Mam jakieś takie wspomnienie, że Derrick Rose, O.J. Mayo tam był. O.J. Mayo miał fantastyczny początek sezonu. On tam tylko ponad 20 punktów w meczu i był faworytem na początku. Potem trochę zeszło. Brook Lopez tam jeszcze grał bardzo dobry sezon. Który to był? 2008 draft. 2008 draft. Sprawdzam. Tak. Sprawdzałem, gdzie było wyrównane głosowanie, sądząc, że teraz będzie. Już patrzę. No, Derrick Rose miał 111 głosów na pierwsze miejsce, O.J. Mayo 5. Aha, tak, czyli nie było wyścigu. Dwa razy więcej punktów miał praktycznie niż Mayo. Czyli nie było wyścigu. Faktycznie. Wróciłem się do tego 2004 roku, tam znalazłem Carmelo z LeBronem. Zresztą faktycznie tak było, że ludzie pamiętam po pierwszym sezonie w tamtym myśleli, że Carmelo wcale nie będzie gorszy niż LeBron James. I tych dwóch ludzi, których gra teraz, oni grają na poziomie, w sensie Donovan Mitchell gra jako pierwsza opcja na obwodzie i na tyle rzutów oddaje, tyle ma piłkę w rękach, że też jest mi trudno sobie przypomnieć, żeby ktoś grał tak dobrze dla drużyny, która już od razu jest tak dobra w pierwszym sezonie swoim i ciągnął ją. On ją zaczął od grudnia ciągnąć. Oczywiście Rudy Gobert wrócił i to bardzo pomaga. A z kolei Ben Simmons wydawało się, że gdzieś zajdzie taki dołek w grudniu. Jak Mitchell zaczął lepiej grać, to Simmons wszedł w ogóle na jakiś poziom. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrym obrońcą w pierwszym sezonie. I to teraz widzę od 2-3 miesięcy, jak patrzę na niego, jak on gra. Więc to jest dwóch potencjalnie top 15 graczy w przyszłości. Jak myślę. Potencjalnie. No. Może top 10 nawet. I to już oni teraz są bardzo dobrzy, więc jestem zafascynowany tym, kto wygra. Nie, ja nie mam faworyta. Przemek, ty masz faworyta? Nie, też nie. To nie będzie. To nie jest w ogóle łatwy wybór, no bo teraz z jednej strony pewnie dużo. I to jest niesamowite, że zazwyczaj w nagrodzie dla najlepszego debiutanta nie decyduje to, czy twój zespół wszedł do playoffów. Tym razem może to zadecydować, bo jeśli okaże się, że Utah nie wejdą do playoffów, to będzie być może argument i to już świadczy o tym, jak wysoko jest postawiona poprzeczka w tym wyścigu, bo jeśli w wyścigu Rookie of the Year argumentem jest to, czy wszedłeś do playoffów, czy nie, to znaczy, że to już jest wyższy poziom. A w tym momencie to może być argument, że ludzie będą mówić, no dobrze, ale Ben Simmons, Sixers grają w playoffach, a Donovan Mitchell nie. Kiedy nikt się wcześniej, wiesz, nad takimi rzeczami nie zastanawiał, nawet w przypadku Rookie. To był akurat argument chyba w wyścigu LeBron James, Carmelo, Anthony, natomiast ostatecznie LeBron James dostał tę nagrodę. Nie? Wtedy Carmelo chyba wszedł do playoffu. Carmelo wszedł. Tak. Akurat. Michał, ty masz swojego tutaj czy masz swojego faworyta tutaj? Albo może nawet nie tyle do nagrody, ale nie wiem, kogo ci się lepiej ogląda, jeżeli tego faworyta nie masz. Nie wiem, w zasadzie to jest dosyć ciężkie pytanie, bo tak biorąc nawet pod kątem tego, co dobrze się ogląda, to mogę wymienić szóstkę ludzi, których się dobrze ogląda i niestety część jest z twojej drużyny, Bartek. Bardzo mnie to cieszy. Dlatego może, bo wolałbym tego nie wypowiadać publicznie. Natomiast, kurde, podała mi się Donovan Mitchell, ale to już nie chodzi o to przez to, jak gra, tylko taki klasyk trochę, że kogoś z dalszego miejsca po prostu się tam dokopał swoją łopatą gdzieś do czegoś w Utah i świetnie się to ogląda i przeżywa, no. Ale druga rzecz, że oni obaj też mają osobowość i to jest też co dodaje do tego wyścigu, bo Ben Simmons zachowuje się jak weteran i właściwie traktuje wszystkich bez respektu i tak dalej. Donovan Mitchell ma też w sobie takie coś, gwiazdorstwo, że tak powiem, ma tę osobowość i to nie jest po prostu tak, że rookie, który dobrze gra i tak dalej, który gdzieś tam jest nieśmiały, jeszcze nie wiadomo co z niego będzie, tylko oni też są już ten poziom wyżej, jeśli chodzi o wizerunkowe sprawy też. Jeśli chodzi o to, że mają charaktery i tak dalej, więc to też dodaje do tego trochę przyprawy. No Ben Simmons to w ogóle, mam wrażenie, od pierwszego swojego meczu w NBA totalnie nie wygląda jak debiutant, tylko jakbyśmy nie wiedzieli, to byśmy powiedzieli, że jest któryś rok tutaj już w NBA. A gdybyście mieli coś dodać do tych zawodników, albo po prostu czego im najbardziej brakuje, Maciek, to co ty byś wskazał Michela? Ja jestem zafascynowany Michelem, to co on robi, to jest niesamowite dla mnie. Ja nie pamiętam, czy bym coś takiego widział. Co miałbym do niego dodać? No nie wiem, co miałbym dodać. To rzuca 22 punkty na mecz, tak? Jeszcze efektywności z czasem, z biegiem lat będą szły w górę. Klasycznie, no. Pracować nad obroną, pracować nad atletyzmem, rozwijać się dalej. Ja nie wiem, ja tu widzę gracza, który będzie lepszy niż Damian Lillard. No, kogoś, kto będzie top, kto może być top ten graczem. Mi się bardzo podoba, że on wszedł od razu i
Stworzono mu rolę, to też jest ważne, obie organizacje dbały o Michela i o Bena Simmonsa. Nie wiem, wydaje mi się, że Mitchell ma wszystko, nie wiem, co miałbym u niego dodawać, a u Bena Simmonsa oczywiście rzut, tak, ale to jest ciekawe, że Simmons gra tak dobrze, kompletnie nie mając rzutu, jest, jak powiedziałeś, on nie wygląda jak debiutant, też nie pamiętam, żeby ktoś tak dobrze wyglądał w pierwszym sezonie gry, 21 lat ma, to też nie ma 19, ale jest fizycznie dominujący w tych meczach. On grał przeciwko LeBronowi ostatni mecz półtora tygodnia temu i był fizycznie, no, nie chcę powiedzieć dominujący, ale kompletnie nie odstawał od LeBrona. I to było nieprawdopodobne oglądać kogoś takiego i nie wiem, no rzut, tak? Ale to też jest interesujące. On, Giannis Antetokounmpo, jak do jakiego poziomu dochodzą, nie mając rzutu. No jeszcze Giannis ma ten rzut z sześciu metrów, coraz lepszy. Simmons kompletnie nie potrzebuje rzutu, więc rzut na pewno gdzieś zacznie wychodzić w playoffach, drużyny będą skimować przeciwko Simmonsowi nierzucającemu i gdzieś na pewno będzie musiał ten rzut rozwijać. Nie widzę tutaj jakichś wielkich szans na to, żeby Simmons kiedykolwiek był strzelcem na poziomie ligowej średniej, jeśli chodzi o rzuty za trzy, patrząc na technikę, więc być może nie rzut, zobaczymy, no, ale to oczywiście, że rzut. Na pewno dojdziemy z Simmonsem do punktu, w którym będziemy tylko gadać o tym, że nie ma rzutu, bo będzie już tak dobry. Pewnie tak jeszcze będzie. Nie jest na tym, ale robiliśmy to z LeBronem jakieś 12 lat temu. I doszedł w końcu w miarę do tego rzutu. Z drugiej strony te rzuty, które już oddaje Ben Simmons, nie trafia na złym procencie. W sensie on też prawie nie rzuca z daleka. Ale jeśli rzuca, to, jeśli rzuca, to jest bardzo efektywne. Tam ponad 40% trafia z dalekiego pół dystansu. Więc to też nie jest tak, że... W sensie no to świadczy też o tym, że mądrze wybiera te rzuty. Że jeśli już rzuca, to są takie rzuty, które ma szansę trafić. On oddał 10 trójek w 2200 minut i z czego chyba 5, widziałem statystykę, chyba 5 czy 6 tych trójek to były rzuty z połowy, czy gdzieś tam w ostatnich sekundach, więc za 3 to on już w ogóle nie chce rzucać. Te rzuty z pół dystansu, one są tak gdzieś z 5 metrów, nie? No chyba nie jest dalej, jak tak oglądam go i faktycznie Przemek, jak mówisz, no, że w tym wieku wie już, jakie rzuty ma wybierać tego typu, nie oddaje złych rzutów, jest rozgrywający, no super. No, no super, i ma jedną rzecz, która świadczy, jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem tego, jak dobry będzie zawodnik i to jest to, jak kończy spod obręczy, bo to jest coś, co w czym LeBron James i Kevin Durant od początku byli gdzieś tutaj na topowym poziomie i Ben Simmons też trafia 75% rzutów spod samej obręczy i to jest elitarny procent. I to doświadczy bardzo dobrze na przyszłość. Bo zazwyczaj ci gracze, którzy są w tej czołówce, w tej klasyfikacji z obwodu, nie mówimy tutaj oczywiście o DeAndre Jordan, ale gracze z obwodu, którzy są w stanie trafić spod kosza, no to jest zazwyczaj elita NBA. Michał, bo ty zacząłeś coś mówić? Nie. Wydawało mi się, że słyszałem twój głos jednak. Nie. Jest coś, co byś chciał poprawić u jednego albo u drugiego? Ani u jednego, ani u drugiego. Chciałbym, żeby kreatury pokroju Denisa Smitha i może Lauriego Markkanena grały w odrobinę lepszych zespołach, które nie do końca teraz tankują. No to jak wywołujesz inne nazwiska do tablicy? Simmons i Mitchell to są oczywiście dwa podstawowe wybory do tej piątki najlepszych debiutantów, a kogo ty byś umieścił sobie jeszcze na pozycjach 3, 4 i 5? I nie wiem tutaj, czy gdyby może nawet Liga by na to jakoś tam przystała, żeby wybrali 6 do najlepszej piątki, bo ciężko z trójki dołączyć dwóch tylko, bo zostaje ci ten trzeci. Nawet po tych 6 zostaje ci ten jeszcze jeden, którego byś dołożył. I to chyba jest największy problem w wyborze tej piątki. No a taki najpewniejszy jesteś kogo? Jakbyś dokładał na pozycji numer 3. Czyli mamy dwóch niby, tak? No mamy dwóch, tak. Twój człowiek z Chicago? Oczywistością to jest. Nie, najpierw Dennis Smith, potem może mój człowiek z Chicago i tutaj mam pewne wahania między Tatumem, Kuzmą i chyba, nie wiem, mam jeszcze jedną osobę, ale mógłbym wymienić każdego w zasadzie z tej dziesiątki pierwszej, powiedzmy. Maciek, ty do tej piątki kogo byś dorzucił? Jak dobrze jest trafić do dobrego zespołu. To co Simmons przesiedział rok temu nie byłby w tak dobrym zespole, w jakim teraz jest. Donovan Mitchell gra obok, obaj grają obok dwóch, nie wiem czy nie najlepszych centrów, na pewno teraz grających najlepszych centrów ligi, dziś grających, teraz na boiskach biegających.
I to im pomaga, że grają z Embiidem i z Gobertem, dlatego grają w takich zespołach. Fajnie jest, wiesz, w dobrym zespole Jason Tatum gra w bardzo dobrym zespole od samego startu, jest drugi Winchester spośród debiutantów, jest pierwszy plus minus w Boston Celtics sumarycznym, jest efektywny, już nie tak efektywny jak był na początku sezonu, ale też wyszedł z tego do oka i trafia 43% za trzy w debiutanckim sezonie, są łatwe rzuty, ma trochę izolacji, on jest potencjalny, on jest, ja nie wiem, myślałem, że to w drugą stronę pójdzie zupełnie, ale jak go wybrali Celtics, to czułem, że zrobią z niego zawodnika. Ja myślę, że Tatum jest absolutnym pewniakiem tutaj. Dalej nie mam. Chyba myślałbym, bo czwartym, jak miał wskazywać czwartego, to lubię pracę Bogdana Bogdanowicza w Sacramento. On jest już bardzo dobry. On jest chyba najlepszym graczem Sacramento teraz i jest efektywny w debiutanckim sezonie. To też nie jest normalny debiutant, ma 25 lat. 46% z gry. 46% z gry z obwodu trafiać w tak słabej drużynie, to jest taki dowód moim zdaniem, jeszcze w debiutanckim sezonie, to jest dowód tego, że wszystko będzie dobrze. Tak jak podobnie jak z Joshem, z twoim debiutantem z Lakers, tym trzecim, o którym nikt nie mówi, Josh Hart, kontuzjowany teraz, jego też lubię bardzo. Mam czwórkę graczy tylko, nie wiem kto mógłby być piąty. Jeszcze Miloš Teodosić jest debiutantem, co ciekawe, tylko że puścił sporo meczów i będzie opuszczał, więc mam czwórkę: Simmons, Mitchell, Tatum i Bogdanowicz. A ty, Przemek? Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Tatum trafia 43% za 3. To jest w debiutanckim sezonie to jest groundbreaking. Zaczynam, że to jest outlier, czy to wynika z tego, że gra w Boston, ma pozycję do rzutu, ale to też nie jest tak do końca, no bo on trafia też takie rzuty z izolacji, czy rzuty niekoniecznie tylko z pot-up, z czystych pozycji, więc to jest trochę inna sytuacja. Ja muszę się uderzyć w pierś, bo ja myślałem, że z Laurego Markkanena nie będzie nic i myślałem, że w NBA zostanie zniszczony, nagle odkrył coś nowego przede mną, jeśli chodzi o swój charakter, bo to chyba z tego wynika i to już się działo w czasie Eurobasketu, kiedy nagle się okazało, że Laurie Markkanen potrafi być mordercą. No nie sądziłem, że on sobie poradzi w NBA, natomiast myślałem bardziej, że może właśnie poziom zbierającego Brooka Lopeza i tak dalej, wiecie, cztery zbiórki na mecz, tylko spot up trójki i tak dalej. Natomiast wygląda to inaczej, także z mojej strony ukłon w tę stronę. Dlaczego nie mówimy o Lonzo Ballu? Może powinniśmy znowu zacząć mówić o Lonzo Ballu. Lonzo Ball nagle trafia już 34% trójek w sezonie. Także ten... Miał gorące cztery mecze po powrocie. Tak, ten jego poszedł w górę, jest drugim zbierającym w tej klasie draftu, pierwszym asystującym w tej klasie draftu. No i naprawdę wygląda coraz bardziej jak ten Jason Kidd. Plus ta defensywna intensywność i to, że ludzie zaczęli zauważać, że Lonzo Ball się stara, że to jakby idzie wbrew temu wizerunkowi tej takiej gwiazdeczki z domu i tak dalej, że Lonzo Ball biega za piłkami gdzieś tam pogubionymi, stara się w obronie, ma jakiś deflection cały czas i tak dalej. Więc ta końcówka sezonu tutaj może jeszcze nagle ludzie się znowu zaczną ekscytować Lonzo Ballem. No, walka o to piąte miejsce myślę wśród debiutantów będzie ekscytująca, bo wydaje mi się, że Simmons, Mitchell, Tatum, Markkanen to będzie ta pewna czwórka. Ja bym chyba na ten moment na piątym miejscu, ale tu serce kibica gdzieś myślę przemawia też. Wrzucił jednak tego Kuzmę. Jedno to serce kibica, a drugi to taki efekt boom, jakbym mógł to nazwać, bo wydaje mi się, że z tych wszystkich pozostałych debiutantów to najczęściej Kyle Kuzma był na tapecie, że coś zrobił. Zazwyczaj to było po prostu kwestia rzuconych punktów. Natomiast doceniłbym pewnie Kuzmę za to, aczkolwiek jeszcze miesiąc sezonu przed nami i myślę, że tutaj ciekawe rzeczy się mogą dziać. A propos jeszcze debiutantów. Adam Gozdowski pyta, czy Josh Jackson przeskoczył rookie ścianę i gdzie jest jego sufit, Michał? Pod wielkim słońcem prerii. Nie wiem, gdzie jest jego sufit. Gdyby to ktoś wiedział, to już by to określił. Ale do grudnia, że Jackson nie miał sensu w meczach, w których jeszcze Phoenix Suns udawali, że ten sezon ma dla nich sens związany z wygrywaniem. Zaczął grać lepiej dużo od stycznia. Ja nigdy nie wątpiłem w to, że nie zabraknie mu wigoru do tego, żeby produkować w meczach NBA. I mam na myśli produkować, bo potrafi produkować, tak? Decyzje, kończenie przy obręczy, dodanie kilogramów, to wszystko, więc o ten impet i wigor się nie martwiłem, bo to była rzecz, która sprawiała, że był moim ulubionym graczem w zeszłym sezonie w NCAA. Efektywność to coś, z czym będzie miał problemy i też
Mój problem z Joshem Jacksonem jest generalnie taki w tych meczach, które podgląduję teraz. Ja się obawiam o potencjalny konflikt między nim a Devinem Bookerem, ponieważ Josh Jackson może się nie pogodzić z faktem, że on będzie tylko drugą opcją kozującą w tej drużynie, która jest absolutnie karygodna i nie powinna grać w NBA teraz jak 10 innych drużyn. Słuchajcie, jeszcze a propos draftu spoza loterii. Michał, dwóch twoich takich ulubionych zawodników do oglądania? Twój zawodnik, ale nie, on jest z loterii, tylko późnej. A nie, z nie mówisz no o Kuźmie, no, okej. Nie, bo tak. Pytałeś, Boże, bo ja zrozumiałem od razu. Nie, no mówię spoza loterii, czyli od miejsca 15. Kuźnicy, Kyle Kuzma. I chyba spoza loterii jakoś tak nikt mnie nie ugotował w tym sezonie, no. Jeszcze. Maciek, poza Joshem Hartem i OJ Anunobim, jak wiem, na pewno na liście, to dorzucasz jeszcze jakieś nazwisko spoza loterii? OJ Anunobi musi być. Josh Hart, też podobny profil gracza. Ogólnie mówię free and D na tej zasadzie. Gracze, którzy są efektywni w pierwszym sezonie z gry, nie oddają dużo rzutów. Devon Brooks w Memphis, tym tankującym Memphis. Już na początku sezonu pokazał, że to jest Steve dla Memphis. To jest Steve, on ma 22 lata, to też nie jest 19-latek. Luke Kennard, który ostatnio, Stan Van Gundy po tym jak nie grał Luke'em Kennardem przez jakiś tydzień, powiedział, że Luke Kennard jest ich najbardziej, prawdopodobnie najlepiej wyszkolonym obwodowym graczem. Czym pozwolił zadać pytanie, to dlaczego nim kurwa nie grasz przez dwa tygodnie. Więc Luke Kennard jest dobry. Jestem zafascynowany też graczem, który grał tylko 19 meczów w tym sezonie i teraz grał dwóch tygodni w Orlando Magic, Jonathan Isaac. Jego defensywny potencjał tutaj. Ale tych wszystkich graczy, których lubię, łączy to, że widać, że będą solidnymi obrońcami. Praktycznie wszyscy, których teraz wymieniałem, może za wyjątkiem jeszcze Michela. I jeszcze jest gość z Clippers, Tyron Wallace, który ma 23 lata. Tam jest trochę problemów z jego kontraktem. On już sam będzie wolnym agentem teraz, bo nie był draftowany. Clippers go nie podpisali z nim kontraktu, bla, 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 bla. Więc on będzie ciekawym człowiekiem, którego można będzie, wydaje mi się, wyjąć w free agency. I on też był dobrym, solidnym obrońcą. Więc to tacy zawodnicy. Przemek, a twoi ludzie spoza loterii? Nie wiem, czy jest tu ktoś, kogo mogę dodać jeszcze właściwie, więc zostawmy to w ten sposób. To inaczej, to tylko zapytam, kto spoza loterii ci się podoba najbardziej? Kto spoza loterii mi się podoba najbardziej? Nie mam chyba tutaj jakiegoś szczególnego faworyta spoza pierwszej czternastki. Kogoś, kto tylko miałbym już tutaj jakieś miękkie miejsce w sercu. No dobrze, to w takim razie coś, czego domaga się naród, żebyśmy tutaj stworzyli. Ja wiem, że niecały sezon to jeszcze jest za wcześnie pewnie, to się lepiej robi po roku czy po dwóch, ale mimo wszystko, gdybyśmy mieli zrobić redraft 2017, to Philadelphia 76ers z jedynką wybierają? Albo inaczej zadam jeszcze to pytanie. Czy gdyby Philadelphia wiedziała, jaki będzie stan Markela Fultza? To wy na miejscu Philadelphia w ogóle tradowalibyście potem pierwszy pick, czy nie? No nie. Chyba nie. Nie wiadomo, czy ten człowiek wróci do gry i będzie kontynuował swoją karierę, czy też nie przestanie. Ja jestem ciekaw, czy to jest dobre pytanie, czy Markel Fultz rozegra 100 meczów w karierze? W NBA. Jak to się może źle dla niego potoczyć, skończy jako 26-latek w Alabamie gdzieś pod sklepem i będzie wspominał o tym, jak to było. Z drugiej strony no, mamy też takie pozytywne historie tych graczy w Philadelphia, którzy nie zagrali w swoich pierwszych sezonach i teraz rządzą w lidze typu Joel Embiid, Ben Simmons, więc może jest to jakiś, jeśli być tutaj pozytywnym adwokatem diabła, to może jest jakiś tutaj pattern, którym to podąży. I ja, Markel Fultz przyjdzie w przyszłym sezonie do gry i się okaże nagle, że będziemy się zachwycać i będziemy mówić o no kurczę, on zagra w ogóle jak debiutant. No dobra, to z jedynką Philadelphia wybieram? Ja mam problem z tym, żeby nawet znaleźć coś, czego potrzebuje ten Philadelphia. To jest problem, nagle, bo oni mają shootera, że mają obrońcę, mają gwiazdy, dwie młode, nie wiem kogo miał. Nagle skończą się, że wezmą Lauriego Markkanena, żeby grał z ławki na czwórce i rozciągał grę. O, coś takiego, ha. Czyli Przemek, ty mówisz Markkanen, tak? I Markkanen, no ale nie chcę powiedzieć, że Lauri Markkanen pójdzie z jedynką graczy. No, ale to ja wiesz, bardziej dopasowujemy już, to nie chodzi o potencjał, bo tak to byśmy Michela wybrali, tak, jako najlepszego zawodnika. Czyli u siebie Markkanen. No tak. Dobra, Maciek?
Ja bym wziął Donovana Mitchella. JJ Redick ma 32-33 lata, więc już ma problemy z już atletycznie nie wygląda tak, jak dwa lata temu wyglądał. To już jest biały gracz, będzie docierać do niego i oni tam nie mają za bardzo kogoś innego. Fultz, nie wiem, czy Fultz, jeśli będzie w ogóle grał, to będzie dwójka, więc wolałbym Mitchella mieć, gdybym wiedział, ale z kolei, gdyby Mitchell grał w Filadelfii, to nie byłby tak dobry. Nie byłby tak teraz. No to może Luke Kennard. Ten najlepiej wyszkolony zawodnik, tak. A ty, Michał, kogo byś wziął z jedynką, jak już masz tą wiedzę, którą posiadasz? Pewnie wybrałbym Lonzo Balla albo Denisa Smitha, wiedząc o tym, że poszukuję kogoś na tej pozycji. Ale też z drugiej strony nie wiem, czy Dennis Smith wtedy nie byłby takim szokerem, że Filadelfia zmuszona zostałaby odejść z NBA, bo Boże, coś się zrobili i tak dalej, przyszło Lonzo Ball. Ale może bym zaryzykował z Dennisem Smithem Juniorem, chociaż wątpiłbym, czy to miałoby dobre skutki. No dobrze, z dwójeczką... Jeszcze mogę rzucić ewentualność? Ewentualność jeszcze, może Jason Tatum, w sensie nie atakowanie, możliwie najlepszy talent wydaje mi się, ale gracz, który zawsze się przyda, w sensie 3-4, to się zawsze przyda teraz w tej NBA. Może Jonathan Isaac, chociaż mówię, tak mało było jeszcze Jonathana Isaaca, ale taki gracz bardziej też, żeby jeszcze powiększyć zasięg ramion na obwodzie, jeszcze mieć takiego młodego gracza. Więc to są takie alternatywy dla Michela. Z numerem drugim. Los Angeles Lakers wybierają, Przemku? Znaczy się chyba dużo nie zmienia. Myślę, że Lakers tak czy siak biorą Balla. Panowie, tak samo? Ja nie wiem. Nie wiem. Gdyby Lakers mieli dostępnych innych graczy i teraz mogliby to zrobić... No masz całą listę. To, no to kogo byś wybrał dla Lakers? Zamiast... No tak, ale też mam... Policzysz to, że Mitchella wziąłem do tego? Tak. No to już Mitchell ci spada z listy. To jest jeden zawodnik, który ci spadł. Masz całą resztę do dyspozycji. Tak się robi redraft zazwyczaj. Mhm. No nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć, ale nie jestem przekonany, że Lonzo Ball byłby na pewno tym graczem. Michał? Michał? Halo? Halo, Michał. Telefon zadzwonił. To jest pora wyboru Los Angeles Lakers. To jest pora, jak dzwonią i chcą ci ten, żebyś coś tam kupił u nich i tyle. Tak. Nieprawdopodobne. Chcieliby porozmawiać o Panu Bogu. Pięć minut minęło, Adam Silver wychodzi na scenę. Los Angeles Lakers, Michał, wybierają. Finkę. Lauriego Markkanena wybierają, bo są tak szaleni, że myślą, że Ingram będzie zbierał, a Markkanen będzie rzucał. Okej. Okay. Boston Celtics zostają z Jasonem Tatumem, czy nie, Przemek? Tak, myślę, że zostają z Jasonem Tatumem. Maciek? Tak, myślę, że nie mogli chcieć więcej. To był ich numer jeden, jak mówił Dan Age od początku. Michał? Nie, wybierają Josha Jacksona, bo stwierdzają, że Tatum może być zbyt mało perspektywicznym zawodnikiem i chcą kogoś nie do końca przewidzianego w 100% i pewnego, ale też odrobinę takiego z większym może upside'em w niektórych miejscach. Phoenix Suns wybierają? Michał, tym razem odwrócimy w tą stronę? Wybierają Tatuma, bo są źli, że wybrano im Jacksona. Maciek? Ja bym już brał chyba jakiegoś wysokiego. Gdybym był w Phoenix, wiedział o tym, co teraz jest, co się dzieje z ich wysokimi. Więc może zamiast Jacksona wziąłbym Markkanena. No to dobry wybór jest. A Przemek? I u mnie w Phoenix spada Donovan Mitchell. Też bardzo ładnie. Sacramento Kings w takim razie u ciebie. Przejdziemy tak góra do dziesiątki, nie obawiajcie się. Dennis Smith Jr. Maciek? Dwa puste wagony. Michał? Sacramento Kings wybierają Justina Pattona, bo nie wiedzą, co się dzieje w NBA. Orlando Magic wybierają? Przypominam ci, że jeszcze nie wziąłeś Donovana Mitchella na przykład. Wiem, czekam. To będzie steal. Orlando wybierają? Będzie steal, czuję. Ale to z 16 pójdzie? Nie dojedziemy do tego numeru. Myślę, że Chicago ma dużo szans. Michał, Orlando biorą? A, to do mnie pytanie. Tak, chyba, że Orlando. Orlando są zafiksowani chyba na punkcie, można powiedzieć, ich jakoś tam domowego produktu, więc idzie Isaac. Maciek, do Orlando? Nie wiem, co ta organizacja w ogóle myśli, więc Isaac, niech będzie tak, jak jest. I Przemek? Biorą Darona Foxa.
żeby dołożyć do włosów wtedy Elfrida Paytona albo podmienić włosy Elfrida Paytona. I nakręcić czarnoskóry Dragon Ball. Z siódemką, Michał. Taki zespół znany ci skądinąd. Chicago Bulls. Czyżby to był Steel i Donovan Mitchell, czy jak to będzie? Tak, wybierałem Donovana Mitchella, który po pierwszym tygodniu rozgrywek jest kontuzjowany i kończy karierę. Z numerem 7 Maciek do Chicago? Ja już się zaczynam topić, szczerze powiedziawszy, w tym drafcie i w tym temacie. I zastanawiam się, jaki jest sens tego, żebyśmy dalej schodzili na dół. Przepraszam, nie wiem, co myśleć. Który zespół? 7. Dennis Chicago Junior. Bulls. Już praktycznie kończymy. Dennis Smith Jr. Przemek, ty byłeś już, tak? Z siódemką? Czy... Nie, nie byłem. Ja się patrz, teraz zatopiłem, patrz. I numer 8, New York Knicks, wybierają, Przemku. Knicks muszą coś skwasić. Markel Fultz. Tak, mój pan. Wielką Markela Fultza. Knicks wciąż wierzą. Maciek, ty też wybierasz do Knicksów Markela Fultza? No, skoro Teodosic nie mógł zostać wybrany w drafcie, to Fultz. No i Michał jako ostatni w tym drafcie już z numerem 8. New York Knicks wybierają. 60. wybór prawdziwego draftu mojego ulubieńca, jeśli chodzi o imiona Alfa KB. Tak wyglądał ten redraft. Myślę, że wrócimy do niego za parę lat i pewnie będziemy się w nim mniej topić i będziemy mieli większą listę. 8 miejsc myślę, że wystarczy, bo tam potem już tak ciekawie, aż się nie będzie robić. Ale a propos tych styli, moi drodzy. Jan Cichoń pyta, jaka jest wasza pierwsza piątka styli w drafcie? Janek tutaj nie określił ram czasowych. Sugerował, że może to być all time, ale wydaje mi się, że to jest duża przestrzeń. Powiedzmy w XXI wieku. I myślę, takim kryterium niech będzie stylu w drafcie, to poniżej 10 wyboru w drafcie. Antetokounmpo. To jest mój styl. To myślę, że tak. No. To zdecydowanie. No. To myślę, że wszyscy mamy. To jest styl stylu, gość z drugiej ligi greckiej wyciągniętej. Czarny, Grecji. Hej. I wtedy, to wtedy wzięcie go z numerem, z którą, proszę, 14, z 15? Z 15, albo 16? Tak, wzięcie go z 15 numerem wtedy było szokerem. W sensie to było rich, nie? To było takie, a zobaczymy, co z tego wyjdzie i tak dalej. Więc to jest taki prawdziwy styl. Nie na zasadzie, że mamy tutaj gościa, który grał w NCAA 4 lata i po prostu zsunął się, ponieważ było więcej jakiegoś tam intrygującego talentu wcześniej. To był bardziej gość, który powinien pójść w drugiej rundzie, a poszedł z 15 numerem. Jest taki klasyczny styl. No i kogo tam jeszcze dokładać? Stephen Curry? Dziewiątką? Ale tak? To był w dziesiątce? Miałem być top ten, ale to jest, no, Curry, no, top 3 gracz ligi 4, tak, i hej, no, z dziewiątym numerem draftu, tak, 8, dobrze pamiętam? Ósmy? Tuż przed Nowym Jorkiem, tuż przed Nowym Jorkiem. No. Z tego, co kojarzy reakcję. To był styl, Manu Ginobili to był styl z numerem. Wow. 57. 57 to był. Ale Manu był wybrany w. Tony Parker 28 to był styl. Tak. Manu był wybrany w 99, to się nie łapie. A, 99, no, tak. Ale styl. No, styl to wiadomo, Tony Parker się łapie jak najbardziej. Bo to a Isaiah Thomas z numerem 60, no to. Wow. No. 2001 rok. Ja myślę, że taka, nie wiem. Ja myślę, że na pewno Rudy Gobert z 27 też, numerem draftu. Bardziej byście na centrze grali Gobertem czy Jokiciem ze Steel Draftu z ostatnio w tym wieku? Gobertem. Ja nie wiem, czy Jokic, co może więcej Jokic zrobić. Kawhi też robi. Na pewno w takiej piątce musi być. No tak, Kawhi też jest. Kawhi, 15. No. I Kawhi też jest stylem tylko innego zespołu. W sensie Spurs poszli za nie po niego, wiedzieli coś więcej. To też jest. To też to właśnie jest. Takie, właśnie Kawhi i Giannis chyba, takie dwa style. Największe, tak. Michał, twoja taka piątka jakby wyglądała z stylu XXI wieku? Nie wiem, nie układałbym tego w jakąś konkretną piątkę, ale XXI wieku? No, XXI wieku. Wiadomo, że. Chyba 2000 albo 2001. Michael Redd, tam 43 pick draftu. To chyba tak na dzień dobry najbardziej zaskoczyło. Gdyby nie jego chore podejście, to znaczy chore, dziwne podejście do świata i w ogóle te wszystkie akcje związane z kościołem i tak dalej, no to może prawdopodobnie by chłopak przespał się po pierwszym sezonie z kimś i grałby do dzisiaj w NBA, a nie miał jakieś dziwne chwile zwątpienia. To jest prawdziwa historia, że to jest najsmutniejsze. No, Draymond Green to jest styl, nie wątpliwie też. Warriors. Jimmy Butler. Tak. Clay Thompson też poza dziesiątką. Jimmy Butler z 30. To też tak. Jest...
Też, no. Też Nikola Jokic w 41. No, to też jest. Ciężka rzecz wybrać 5. To nie chodzi o to, że się ma to nie chodzi o to, że się ma wybór w drafcie. Trzeba umieć wybrać, bo i Mitchell, i umieć zrobić coś z tym graczem, i Mitchell, i Devin Booker w ostatnich 2 latach idą z 12, 13 numerem draftu i są potencjalnymi franchise playerami. No, ale... Kobe Bryant z 13 pikiem. Ale to nie 21 wiek. Nie, ale z 21 wieku, Boże, drafty 2010 albo 9, Paul George i Eric Bledsoe, oni byli wybrani. George był dziesiątka. Bledsoe był tam 19, 18 chyba. To też za daleko jak na takie towarzystwo. Goran Dragic kiedyś też przecież chyba to druga runda była draftu. Ja myślę, że w pewien sposób do Steely kwalifikuje się tak na tej zasadzie, może właśnie z Kałajem, z Janisem, to, że to był 6 numer draftu, ale to nie był wybór Portland, Damian Lillard. I to, że przehandlowali po ten numer draftu, żeby wybrać Lillarda, który grał w jakiejś małej szkole, chyba w Utah, jeśli dobrze pamiętam. Weber State. Nie wiedzieli, jak to się będzie miało do wyższego poziomu gry. Wzięli go i patrz. No i Damian Lillard jest ich najlepszym zawodnikiem od 3 lat. No i to też jest taki styl, bo nikt nie mówił jakoś wtedy, że w sensie może ludzie się bali o to, tego, żeby brać kogoś, kto nie grał przeciwko Duke, no w Carolina. Tylko przeciwko... Wtedy była taka narracja generalnie, że jest super strzelca, ma tak. Z niższych tam jakby zespołów, z gorszych. Myślę, że taki styl jeszcze europejski. Ale wiedzieli, co robią, bo teraz jak patrzysz na NBA, jak patrzysz na Michela 6-4, jak patrzysz na Victora Oladipo 6-4, Damian Lillard ma 6-3, to już nie są czasy, to są czasy scoring guardów już takie wow. I oni byli tak, Portland w 2012 roku, tak? Lillard w 2013 roku. Byli jeszcze dosyć wcześnie z tym. CJ McCollum jest stylem. CJ McCollum poszedł dziesiątką, nie? Dziesiątką, no dobra, przesadziłem. Miałem go wierzyć z 20. No ale przed nim poszedł Trey Burke, no to... Umówmy się. Generalnie tu Europa by miała mocny, stylowy skład na pewno tej pierwszej. No, ale to akurat jeśli chodzi o europejskich graczy, to wiadomo, że jest, to nie jest niespodzianka, nie? Że chodzą gdzieś niżej właśnie. No dobrze. Kyle Lowry był bardzo późno też. No gdzieś koło 20 numeru. To ten sam draft, co Rajon Rondo, jak dobrze pamiętam. Tak. 2006. Rondo też nisko. Czy Kobe Bryant jest największym stylem w historii draftów? Chyba tak, no bo to jest tak. Klasycznie, a przecież też trzeba to brać w perspektywie historycznej, no że z drugiej strony po prostu poszedł Steve Nash z 15 po COVID. No ale z 16 poszedł John Stockton, nie? Spokojnie. Mówię o top 15, top 20 graczach, top 10 nawet. O to mi chodzi, nie, że tam Nash. No czy ktoś jest top 15 chyba, no. Czy ktoś z tych ludzi, którzy są w topie, zostali wybrani gdzieś tam niżej? Larry Bird został wybrany z numerem 6? 6. Tak, wcześniej, 2 lata. Tak. I to też jest styl. W sensie to był taki typowy styl Celtics, bo oni poszli po niego wcześniej, nie? Rodman był 27. Ale z top 10 NBA, no to Jordan poszedł z 3, no to LeBron poszedł z 1, Olajuwon poszedł z 1, Duncan poszedł z 1. Magic z 1. Magic poszedł z 1, Bird poszedł z 6. Shaq poszedł z 1, a David Robinson poszedł z 1. To Kobe jest najniżej z tej. Oscar Robertson? No tak, Kobe z tej czołówki, z tej top 15, no to myślę, że chyba nie ma nikogo niżej niż Kobe. Czy Karl Malone jest top 15? Piątka. Karl Malone poszedł z 13. Nie, z 13 chyba. Z 13 poszedł. To też. No. Ale Karl Malone chyba nie jest w top 15. Liger. Chyba no, ciekawe, on jest 115. Dirk był 9. No, Dirk był stylem trochę. Ja myślę, że można mieć dyskusję, że Karl Malone jest 115. Był 11 razy w pierwszej piątce NBA. 11 razy w pierwszej, najlepszej piątce NBA. No tak. No, spatrzcie w te staty. I tylko tytułu brakuje. Dwa razy NBA. No tak. Straszne są te rzeczy. Bez tytułu. Jeden tytuł tutaj. To jest chyba bardziej niż Barclay nawet. No, Barclay no i miał jeden MVP. Tak? I Barclay był wyżej wybrany. Nie, Malone jest wyżej niż Barclay na pewno. Tylko zastanawiam się, czy jest top 15, no bo... Dobra, okej, jadę z głowy. Jak jesteśmy w tym temacie. Uwielbiamy go wszyscy. Michael Jordan, LeBron James. Bird Magic. Karim Abdul-Jabbar. Bird Magic. Spokojnie. To jest pięknie. Russell Chamberlain. 7. 7. Duncan. 8. 8. Shaq. 9. Kobe Dycha.
Nie. No, ale to ja nie jadę po kolei. Dla mnie to jest top ten. I ten top ten jest taki łatwy teraz po latach. Znaczy teraz, od dwóch lat, gdy patrzę w top ten, to jest dokładnie to top ten. Ja, u mnie dziesiąty byłby Lajuan jednak. Jednak te okay. tytuły zdobyte z Houston, to jest Lajuan. No i Kobe gdzieś będzie 11, no 12. 11, dobra. Ale jest jeszcze Oscar Robertson. Oscar Robertson. 12. 12. Kobe, to jest 12. I teraz zaczyna się. No, to jest dobre. I teraz zaczyna się. Zara, to jak długo? To 20 lat grał w NBA Kawalą, no. No. To też, był w każdym meczu, nie? Nie, nie, dokładnie, był w każdym meczu. No, ale też tak miał... All defensive. W playoffach miał przecież tą długi czas łatkę tego, że gdzieś tam nie dawał rady gdzieś tam na końcu. Ale to kto nie miał? Każdy miał. No, każdy miał przez jakiś czas tę łatkę. Nie chciałbym mówić Jerry West. To tak... Chociaż może Jerry West tam też jest 15. Julius Irving? Irving jest 15. Irving? Yeah, Irving. 20-latkowie, którzy nas słuchają, czekają tylko już na końcu krzesła, aż powiemy Stephen Curry. Ale może tam jest, no. Może tam jest. No tak, no tak, dobrze. Curry Malone jest 15 lepszych graczy. To powiem wam taką historię a propos starych koszykarzy, których młodzi pewnie nie pamiętają. Na przykładzie Adama Małysza, ostatnio zasłyszana historia. Pewien 18-latek, był wątek właśnie o Adamie Małyszu i padło pytanie do pewnego 18-latka, a ty wiesz w ogóle, kim był Adam Małysz? A on tak mówi, no jasne, ten kierowca rajdowy. Więc tak może wyglądać ta wiedza. Ciężko myślę, Przemek, kurczę, tego Jerry'ego Westa zmierzyć jakimkolwiek rankingiem. Bo... Nie, West, au, a Jerry'ego Westa nie mamy w top 15? No, chyba musiałby być tutaj, no. Gdzieś musiałby tutaj być. Dobra, idziemy dalej? Czy no idziemy dalej, no pewnie. Karmelon. No, przypominam cały czas moje ulubione no, skarpetki gdzieś można no, powiedzieć. Myślę, dobrze, ja bym Julius Erving jednak musiałby być cały, no to jest nie tylko pozasportowe rzeczy też i tak dalej. Więc Erving West i Malone chyba by tu był też w tej 15 z nimi. No do, bo Charles Barkley? Nie, chyba nie. Nowicki? Chyba nie. David Robinson? Też chyba nie. No, Tim Duncan no. zniszczył Robinsonowi legacy trochę. Szedł i pociągnął do dwóch tytułów, więc chyba nie. Przepraszam. Auto player. Brzydkie auto odtwarzanie pewnie na jakimś tak. ESPN-ie czy na innym. Tak, nie znoszę tego. Tak, no to oznacza, że przechodzimy już do plusów i minusów w dzisiejszym podcaście. Minusy, panie Przemku. Wybiłeś mnie z rytmu, myślę sobie, kto jest dalej. Szukam z Winsha, z historii. I sprawdzam, kogo nie ma, na przykład z top 20 z Winsha w historii według Basketball Reference. John Stockton jest 6, Dirk Nowicki jest 8, Kevin Garnett jest 9, Reggie Miller jest 14, jeszcze Moses Malone 16. Moses Malone jest może niedoceniany trochę tutaj w tym wszystkim. Chris Paul jest już w Winchers przed Akimem, Jerrym Westem, Magiciem Johnsonem, Larry Birdem. Dlatego, że Larry miał 9 lat kariery w sumie. No. To pytanie do was, słuchacze. Czy Karl Malone jest w top 15? Nie, no chyba jest. Ja doszedłem do tego wniosku, że chyba jednak jest. Policzyłeś. To teraz już mogę prosić o twój minus? Czy jeszcze jesteś wybity i od niego zacząć? Jestem wybity. Tak? Dobra, to Michał. Twój minus. Albo twoje minus. 76. Jason Terry. 47. Paul Millsa. A który jest Andrea Barniak? Nie liczymy MVP. Michał, minusy? Nie mam chyba żadnych minusów. Poza minusem w plusie, że Portland, aż żal patrzeć, ma tylko Damiana Lillarda i troszeczkę CJ'a McColluma. To taki minus dla nich. Maciek? Ja teraz, tak? No bo tu chyba kolega Michał skończył, chyba że coś jeszcze chciał dopowiedzieć. Bo tak przerwałem w połowie, jak tam jeszcze odebrałeś. Minus dla dwóch organizacji, które postanowiły zrobić 2 lata temu takie double down na tym, że mamy skład, mamy ludzi, dajmy im nowe kontrakty i zostaniemy w playoffach.
minus dla Charlotte i minus dla Detroit. Detroit dało 5-letni kontrakt Reggie'emu Jacksonowi, szybko od razu pół roku i Reggie Jackson grał 80 meczów, zespół jest no, na obwodzie, wygląda jakby miał tankować. Luke Kennard jest najbardziej wyszkolony z zawodnikiem, tak. Na obwodzie. Przyszły no tam 15. Charlotte, które jeszcze bardziej poszło, dając wtedy po playoffach Batumowi, Williamsowi, MKG kontrakty. Ja wiem, że to się łatwo tak mówi, ale to nie wyszło. Teraz już widać, że nie wyszło. Zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację Charlotte. Oba zespoły już playoffów w tym roku nie zrobią. I to jest rozczarowanie. Więcej powinno się mówić o sytuacji Detroit, sytuacji Charlotte. Będziemy wracać do tego pewnie w off-season. I Przemek, czy już jesteś w swoim rytmie? Wiesz co, minus taki dla tego, że, a to pewnie minus dla Maxa coroczny, że nagle kilka zespołów wypada zupełnie i zaczynają się te takie dziwne mecze, gdzie zespoły nie grają albo nie chcą grać. Widzieliście wyniki punktowe niektórych zespołów tej nocy? Tak. Ja nie mogłem już znieść tego, jak pisałem rano na wszystkim graczy i tak nagle sprawdziłem raz jeszcze wyniki. 78 punktów Memphis, 83 punkty Chicago, tak? Z Detroit 87 rzuciła Atlanta, z tego 30 do przerwy i 88 rzuciło Orlando w Sacramento, które rzuciło 94. Co za ludzie grają? 115 debiutantów zagrało w tym sezonie, połowy z nich nie znam. A może 3/4 nie widziałem. I strach. Jeszcze miesiąc został do końca sezonu. 1/3 ligi tankuje. To jest, no właśnie, to będzie problem. Za 2 tygodnie będziemy o tym mówić, bo to na razie jest jeszcze fajne tankowanie. Przepraszam. Wydaje mi się, tak się obudziłem dzisiaj z tą myślą po obejrzeniu. Teraz jest jeszcze tak, tankowanie, super tankowanie. Zacznie ludzi męczyć to, kibiców, że za 2 tygodnie od teraz będziemy mieli znowu to, cały czas tą samą sytuację, jeszcze 2 tygodnie do końca sezonu. To znaczy, no, dokładnie. Bez sensu, kompletnie. No właśnie, to jest chyba duży argument za tym, żeby jednak spróbować uciąć ten sezon regularny. Nawet, w sensie, jeśli naprawdę, bo rozumiem, że to są pieniądze i tak dalej, no to jednak, nie wiem, rozbudować te playoffy. Właśnie może o tę serię zespołów walczących z tego i zrobić 60 faktycznie meczów w sezonie, bo nagle te końcówki sezonów stają się takie męczące, nie tylko nie chodzi o to, że nieistotne, bo nagle wiadomo, tu będzie walka Clippers, Nuggets, Jazz o playoffy na zachodzie, okej, super. Może jeszcze, wiesz, kibice Lakers jeszcze marzą o jakiejś serii zwycięskiej, tym, że Lakersi się biją oczywiście. Nie marzymy. Ale poza tym, właściwie nie ma większego sensu w rozgrywaniu tych meczów do końca. Poza tym, że nagle zwiększa się prawdopodobieństwo kontuzji i tak dalej. No to już wolałbym, żeby ci gracze łapali te kontuzje w play-offach, niż mają je łapać w sezonie regularnym. Mamy ich nie widzieć potem. W ostatniej nocy było 10 meczów, z czego moim zdaniem 3 mecze, teraz sprawdzę, 3 czy 4 mecze się nadawały do oglądania. Bo pozostałych grała drużyna tankująca, gdzie oczywiście można śledzić rozwój młodych graczy, ale to jest przesadą, myślę, że to dlatego, że gracze mają większe minuty, to się rozwijają. To się nie zdarza wcale tak często. I z tych 3 mecze... Toronto, Houston na pewno. Tak, Houston grało z Toronto i to był kozacki mecz. Fakt, że obie drużyny były trochę zmęczone, nie były w pełnych składach do końca, ale mecz był kozacki. A potem oprócz tego mieliśmy Waszyngton w Nowym Orleanie, gdzie nie grał John Wall, nie grał Anthony Davis, nie grał DeMarcus Cousins. I potem mieliśmy Cleveland w Los Angeles Clippers, gdzie nie grało też pierwsza piątka. Z dwóch drużyn można by złożyć pierwszą piątkę. Bradley, Gallinari, Kevin Love, Tristan Thompson. I to są 3 mecze. No jeszcze Blazers Warriors. Zapomniałem kompletnie. No tak, ale tutaj nie miałeś Stephena Curry'ego, tak. Nie miałeś i go dali. I Golden State było trzeci mecz w 4 dni back-to-back, więc to powoli nie ma czego oglądać. Ja nie mam czego oglądać. A jest jeszcze miesiąc do końca rozgrywek. To jest problem, bo ludzie przychodzą na trybuny, kibicują zawsze, nie wiedzą do końca. Nie wszyscy wiedzą, co oglądają do końca i o tych ludzi. Na tych ludziach NBA zarabia, na tych ludziach, więc możemy się stresować, mam wrażenie, tym, że nie powinno tak być, ale kupują te bilety najczęściej niedzielni kibice, którzy przychodzą oglądać te zespoły. Jest grupa jakichś 2-3 tysięcy ludzi zwykle w tych w miejscach, które mogłyby posłuchać przerwy na żądanie, a reszta tak przychodzi, żeby wypełnić czas, więc może to nie jest aż taki problem, nigdy nie będzie, ale jest to produkt, jeszcze miesiąc został tego, więc będzie cierpienie. Ale a propos niedzieli, będzie gorący mecz, myślę, poza parkietem bardziej niż na nim. Los Angeles Lakers będą podejmować Cleveland i cała ta historia. LeBrona będzie na pewno żyła. Mój minus to jest chyba tylko taki, że właśnie na wschodzie skończyliśmy jakby te emocje związane, czy ktoś może doskoczyć do 8, ale te emocje będą trwały jeszcze na pewno pod względem tego, kto na którym miejscu tę rywalizację w 8 zakończy. No tylko teraz te milsze rzeczy, Michał, czyli plusy. Robert Sacker powrócił.
Boże. Z jakże dynamicznym sadem, bądź też dwoma, przy wzroście 282 cm ten windmill naprawdę był powalający. Japonia zdobyta. Naprawdę macie, Bartek, nowy rynek zbytu. Japonia się zakochała w Los Angeles Lakers, to pewne. A z poważniejszych rzeczy z parkietów NBA coś tam się bardzo spodobało, czy? Z poważniejszych rzeczy to jest to, że jest dzisiaj 10 i nie dlatego, że muszę jeździć do centrum miasta niedługo. Tylko a dlatego, jutro niedziela zamknięte. Nie, bardziej mówię o tym, że dzisiaj jest 10 w tym sensie. Tak. Jeszcze są? Że... Organizowane jeszcze są? Tak? Oni są powoli jak harcerze. Oni są w małych grupach i nie wiadomo, która jest ta główna. O czym chciałem? O koszykówce, Michał. Tak bezpiecznie przejdzie. Że jest 10 i to oznacza, że jeszcze tylko kilkadziesiąt dni się marzec skończy. To jest jeden z tych podstawowych plusów, bo jest plus 10 stopni i to oznacza, że zbliża się kwiecień. I jak będzie ciepło w marcu, nie będziemy się nudzić na temat tych spraw, o których mówił Maciek, bo to może być naprawdę fatalne, straszne. Tak. I chciałbym tylko nadmienić, że o ile na zachodzie, to tam ten dół tabeli, no to, że tak powiem, no przed taką spółdzielnię, można powiedzieć, agencji towarzyskich. Wszystkie kluby cztery są bardzo dobrze. O tyle na wschodzie znam kibiców Chicago Bulls, nie chcę mówić po nazwisku, ale wiem, że będzie rozmowa. A co jeśli mamy te 6 gier za nami i jeszcze są playoffy? I będę wymiotował. Detroit, Charlotte, Nowy Jork, Chicago. Kibice tych drużyn mogą mówić o jakichś iluzjach, o playoffach, które będą delusionals like Jim Leahy. Jim Leahy. Zaczęliśmy od wchodzenia w kobiety, a kończymy na ssaniu, czyli jednak był jakiś wątek erotyczny. Maciek, trochę tam jakbyś ciszej oddychał w tej końcówce podcastu. To... Nie mogę, bo mówimy o ssaniu i mówiliśmy o kobietach. Co byłbym wdzięczny. Moje plusy tak szybko, głównie crunch time'owe historie Damian Lillard za końcówkę z Los Angeles Lakers, Zach Collins, który gdzieś tam wrócił do gry w meczu z Oklahoma City Thunder, plus też dla Lakers i dla Lonzo Balla za wyciągnięcie tego meczu z San Antonio Spurs. Końcówka... On nie wrócił do Gonzagi? Końcówka czwartej kwarty Detroit Pistons, Toronto Raptors, pewnie jakbym był kibicem na przykład Pistons, tak jak Maciek Staszewski, to bym się denerwował na to spotkanie, ale tak z czystej przyjemności do śniadania końcówka czwartej kwarty była naprawdę fajna do zobaczenia. LeBron James też za końcóweczkę w Denver. Z takich spotkań może nie zaciętych, bo run za runem, ale Milwaukee z 76ers oglądało się nawet całkiem sympatycznie. Dario Saric mimo porażki. Bardzo dobry mecz i to są chyba wszystkie moje plusy, jakie mam wypisane. Tak jest. Maćku, oddaję Ci głos. LeBron James w Denver za cały mecz, za końcówkę też. Nieprawdopodobnie. To jest już... szkoda gadać. Przeciwko Denver to też inna rzecz, ale no, nie. Przypomina trochę. Zresztą, dobra. Ile razy można. Za ostatni miesiąc Damian Lillard, i to znowu jest historia, po All-Star Game. Tym razem był w All-Star Game, tak? Był w All-Star Game? Był, Diamond, był. Tak, no, jako rezerwowy, czy... Nie, nie był jako rezerwowy. Nominowany, no normalnie. No tak, ale rezerwowy... Normalny rezerwowy, tak. Dobra, no to nie wiem, co się Lillardowi stało, że gra tak dobrze. Wcześniej miał powody jakieś. Po prostu jest kozacki po All-Star Game i chyba rok temu, Przemek, grałeś w fantasy... Pukam się w nadgarstek. Dwa lata temu. No. Właśnie pukam się w nadgarstek lewy. A to dwa lata temu my się nie widowaliśmy, Przemek? Ale tak, to jest jego ty czas. Mi oddałeś Damiena, ja ci dałem LeBrona. Tak. To jest... Jeszcze było, on nie grał sobie tak dobrze przez pierwsze dwa miesiące tego sezonu i nawet jak dostał się do meczu gwiazd, dla mnie to było takie no nie wiem, a z drugiej strony było pewne już, że będzie grał tak dobrze. Nie wiem, to jest przygotowanie do sezonu. Myślę, że to też widać teraz u niego, że jest takim cichym, rapowym profesjonalistą Damian Lillard. I plus dla Dwayna Wade'a, który schudł 3 kilo od czasu, gdy trafił z nietrenowania w Cleveland do reżimu treningowego rosyjskiego Patara i Leja. Naprawdę to widać, nie wiem, ostatni mecz Dwayne Wade i Josh Richardson biegną w kontrze. Josh Richardson rzuca alejupa do siebie, miałem takie wrażenie, a to jest Dwayne Wade. Plus dla Hassana Whiteside'a za ten sam mecz z Philadelphia, w którym ja nie, w ogóle nie widuję, żeby ktoś wygrał matchup z Joelem Embiidem, więc był pierwszy. Hassan Whiteside, grał z nim na piwocie, to jest rywalizacja, motywacja. Wygrał już dwa dobre mecze zagrał w tym sezonie Whiteside przeciwko Embiidowi, to jest taka cicha rywalizacja na wschodzie, może nie tak cicha. I plus dla New Orleans Pelicans za serię 10 zwycięstw, dla Drew Holiday'a ostatniej nocy miał gorszy mecz, ale miał serię fantastycznych występów dla Davisa, dla wszystkich ludzi, którzy nagle stwierdzili, że będziemy grać w koszykówkę, bo DeMarcus Cousins nie gra.
Great idea. Więc plusy dla tych wszystkich. I Przemek, twoje plusy? Ja właściwie, wiesz co, chciałem dać bardzo pełne plusy, więc tak, więc wystrzeliście plusy. Damian Lillard, to są fajne historie, gość z tym chip on the shoulder wiecznie, cały czas troszeczkę podkurwiony i kiedy wchodzi w takie serie, to jest, w sensie on myślę, że czuje się cały czas jak ten gość z tej gorszej szkoły, biedniejszy kuzyn i tak dalej, to widać w tych jego występach. No to tak wyglądała sekcja plusów i minusów, to na sam koniec króciutka sekcja muzyczna, jak zwykle rozpoczynałem przez Hokus Pokus. Pytanie w sekcji najbardziej czekam na jest jedno. Czy jak się tutaj spotkamy za dokładnie 2 tygodnie, czyli 24 marca, bo za tydzień przypominam nas nie ma, to czy waszym zdaniem San Antonio Spurs wypadną z 8 zachodu, terminarz San Antonio to wyjazd do Oklahoma i do Houston, a potem u siebie Orlando, Nowy Orlean, Minnesota, Golden State, Washington i Utah. Wygrałem z Orlando u siebie, nawet bo będą zmęczeni w tym meczu, bardzo widzę. Grałem z Nowym Orleanem u siebie, to nie jest to w ogóle... Pelicans od lat nie jest dobry matchup z Davisem na San Antonio i Pelicans już wygrali w San Antonio ostatnio 5. Nie wiadomo, czy Davis zagra. I ten ostatni mecz grałem z Waszyngtonem, tak? Z Waszyngtonem? Z Utah będą grali ostatni, bo to będzie z piątku na sobotę. U siebie na wyjeździe? U siebie. To jest cała seria u siebie. Orlando, Nowy Orlean, Minnesota, Golden State, Waszyngton, Utah. Więc... No, nie wiem, ja po prostu muszę zobaczyć, jak San Antonio wypada z playoffów. Zanim się to wydarzy, to będę mówił, że wejdą. Czyli ty jesteś za tym, że zostaną. Przemek? To samo tutaj. Myślę, że też pod ścianą Greg Popovich ten zespół coś powyciągają. I jeśli mamy komuś ufać, to im. I Michał? Nie wierzę w to. Nie wierzę, że wypadną. Nie wierzę sobie, bo to nie ma sensu może, że nie wierzę, ale nie wierzę. To się nie może stać. No chyba, że będziemy w tym roku świadkiem upadku, jak, nie wiem, znaczy upadku, to też złe słowo, ale takiego czegoś, co się w Manchesterze stało z Fergusonem. Oj, kończymy podcast już. Nie chcę krakać, ale to się w końcu musi stać. To się kiedyś stanie i serce bardzo boli, także Michał Górny, dziękuję ci za taką analogię tutaj, którą wysnułeś. Ja myślę, że to ale też... Mam dobrą rzecz, Czarni Słupsk wrócą do pierwszej ligi, także... Tak? Do pierwszej, tak? Do pierwszej, wiadomo, że do pierwszej? No tam tak? Rozmowy super. Są jakieś, ale bardzo chcą juniorami, jakimiś młodymi graczami grać. Nie juniorami może. To ja też myślę, że San Antonio uda się pozostać w 8, ale myślę, że jakieś tam drobne pieniążki bym podstawił, gdyby ten terminarz wyglądał inaczej, czyli te spotkania, które w domu to na wyjeździe, a te, które na wyjeździe to w domu, mogłoby być wtedy ciekawie, ale dużo domu mają jeszcze San Antonio przed sobą, także pewnie w tym swoim playoffowym domu Greg Popovich i spółka zostaną. Moi drodzy, to była przerwa na żądanie ekstra, tak jak już wspominałem, powtórzę to jeszcze raz, bo czasami dopytujecie, mimo że komunikat poszedł, za tydzień nas nie ma, wracamy za 2 tygodnie. Mam taką wielką nadzieję, że tak właśnie będzie. Panowie tak bardzo nie chcieli dzisiaj przyjść, prawie im się udało, ale no jednak zostali z wami, także za tydzień mogą się wyspać, mogą pomelanżować, cokolwiek mogą robić. Ja będę wybierał tę opcję numer 2 pewnie. Dzisiaj jest dzień mężczyzn? Dzisiaj jest inny dzień, Maciek, nie muszę ci tłumaczyć. I w związku z tym, wszystkiego dobrego dla Michała Górnego, który tutaj był dzisiaj z nami. Michale, dziękuję ci. Dzięki chłopaki, chyba lecę. Spieszy, zajmij mi miejsce. Maciek Kwiatkowski, 6gracz.pl, dziękuję Maćku. Tak, spotkamy się przy drzewie, Michał. Pa. Było tak źle, bo ty najbardziej tu nie chciałeś przyjść dzisiaj. Słucham, nie, było fantastycznie, jak zwykle. Super, uwielbiam to lanie po prostu miodu w moje serce. Do kokpitu i musimy kończyć. I Przemek Kłewiński. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ja natomiast nazywam się Bartosz Tomczak, czy też Bartek Tomczak, bardziej nieformalnie w podcaście niż... Dzisiaj jest dzień mężczyzny. Jest? To a to nie jest 6 września, czy coś takiego? To jest dzień marca. A też wiemy, że w takim świecie pewnie jest więcej dni mężczyzn niż dni kobiet w ciągu roku. Dzień mężczyzny jest to miesiąc. Dzień chłopaka jest, Przemek, w tej dacie, którą powiedziałeś, czyli chłopaka. Na koniec września, a dzisiaj jest dzień mężczyzny, czyli tych... troszkę starszych panów, podejrzewam, że... Nie dostałem kwiatów jeszcze. Że dotyczy. Chłopaki to są w agencjach. Powiem wam tak, nietypowe święta na dziś, dzień mężczyzny i dzień całowania w czoło, także drogie panie, jeżeli nas słuchacie, można to wszystko połączyć dzisiaj. Dzisiaj niestety razem wiążę ze sobą. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ekstra. A mnie za 2 tygodnie nie będzie raczej. Dobrze. To coś wykombinujemy. Ekstra.